Jerzy Iwanow Szajnowicz, polsko-grecki bohater ruchu oporu, słynął ze swoich odważnych misji sabotażowych. W lipcu 1942 roku, przebrany za robotnika przymusowego, wdarł się do niemieckiej fabryki w Grecji i zniszczył silniki samolotów, wprowadzając cukier do oleju silnikowego. Jego działania doprowadziły do awarii i katastrof nawet 400 niemieckich samolotów, co miało znaczący wpływ na dalszy przebieg wojny, w tym na bitwę pod El Alamein. Krystyna Skarbek, znana jako Królowa Szpiegów, była pierwszą kobietą agentką Brytyjczyków. W 1941 roku, używając swoich umiejętności narciarskich, przemyciła przez granicę polsko-węgierską ważne informacje i wywiad. Witold Pilecki, oficer AK, dobrowolnie trafił do Auschwitz. Zorganizował ruch oporu w obozie i dostarczył światu pierwsze raporty o Holokauście.